Kochani moi, mam bardzo ważną wiadomość dla was. Z całego serca was informuję, że Meksykano będzie odejdzie. Odejdzie z tego powodu, że nagrał dwa filmiki, nagrał na mnie kłamstwo, obłudę i śmiech. Szanowne państwo, nagrał o konserwach, o paczkach. Tytuł dał pierwszego filmu: Nero, Straż i Wasze Dary. Tak, szanowni państwo, kochani, dajecie dla mnie dary. Trzymam teraz w ręku wasz dar, konserwę. Konserwa mielonka mięsna, 300 gram. Data: 28.09.2019 rok. Nie zmarnuje się ona. Na pewno. Ja zbieram wasze paczki, jak mnie nie będzie stać, w którymś roku 2018 albo 2019 jeszcze ją będzie można zjeść. No śmiało. A Meksykano powiedział, że dużo paczki my otrzymujemy. Ja za dużo paczki otrzymuję. Zaglądał po lodówce, zaglądał wszędzie, sperał. Po baniakach zaglądał, co obiad przynoszę. Szanowni państwo, kochani moi, obiecuję wam, że on nie dał ani grosza z YouTube pieniędzy dla mnie, ani grosza nie dał, i paczkę tą z Norwegii, co miało być pieniądze norweskie, korony na węgiel i buty, ubranie, co człowiek wysłał, zachmycił sobie i zrobił paczkę dla swojej Ewunii z Krakowa, ale to nie jest Ewunia z Krakowa, tylko ja rozszyfrowałem, skąd ona jest. Ona jest tu blisko mieszka. Bardzo bliska. W innej miejscowości mieszka, ale bardzo blisko mieszka. I on tą paczkę wysyła, albo nosi dla niej, buty zaniósł, ubranie moje zaniósł, kurtki, nie kurtki, wszystko, i wymienił pieniądze, korony na polskie w banku albo w tym, jak się nazywa, w kantorze, a wszystko to robi o tako. O! O to robi. O, pokażę to. O! On jest dobry chlajtus. On u nas na Warmii mówili, nie pijak, nie alkoholik, ale chlajtus. On dzień w dzień przychodzi do mnie na chlany. Nawet dzisiaj, w dniu 28 grudnia 2017 roku mam widzów, widzieli, jak przyszedł zachlany, nachlany, napity, i nawet do jednego widza skakał z butelką, szyjką od piwa. Czy to? I chcę pokazać dla was, kochani moi, to jest ta szyjka, i pokażę, jak on trzymał. O, tak otrzymał, i do tego człowieka mówi tak: co skorbysynie, czego tutaj? A miałem więcej wielbicieli młodszych, że chcieli poprowadzić kanał, to ich wygnął. Jak psów wygnął. Ja nie mam prawa rządzić w swoim domu. On wziął prawo rządzenia. Z takimi rzeczami stać się do ludzi. Z takimi rzeczami. To będzie dołączony jako dowód do
policji i prokuratury na jego za rozbicie mnie głowy, że on nie postarał się na święta ani węgla, ani niczego. Tylko zabrał tą paczkę. Jeszcze przyszedł z kamerą do mnie i mi powiedział: klękaj, przepraszaj swoją Ewunię. Za co ja mam, Ewo, ciebie przepraszać? Oddaj tę paczkę, co Meksykano za moje pieniądze tobie wysłał. Zwróć je na mój adres. Bo ty nie jesteś biedna, bo ty nie jesteś z Krakowa, tylko jesteś skąd inny. Tu blisko mieszkasz. Ja wiem, gdzie mieszkasz. Znam tego tatusia. Jak ma tatuś na imię, wiem. Jak ma nazwisko, wiem. Tylko nie chcę powiedzieć na YouTubie. Ale to będzie wiedziała prokuratura i sąd. I będzie pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej Meksykano z tego powodu, że major rozbił mnie głowę przez jego, przez tą paczkę, że obiecał mnie węgiel, obiecał mnie pieniądze, a nie widzę ani pieniędzy, ani paczki nie widzę, ani kurtki nie widzę. A tam kurtki w Norwegii człowiek zapakował, nowiutkie. Buty nowe zapakował, dla mnie i dla majora. I ani major nie otrzymał, ani ja nie otrzymałem. Gdzie? I mam poczekowany list w torbie do jego mamuni. Do jego mamuni, matki jego, że żeby wiedziała o wszystkim matka jego. Co on, jak mści się na mnie, jak wszystko, żeby zajęła się matka jego. Jeżeli nie, to matka będzie odpowiadała też. Choć syn pełnoletni, ale powinno wziąć za grzetę i powinno coś jemu do rozumu przemówić. Szanowni Państwo, dowiedziałem się nawet u jego w mieszkaniu, gdzieś w ścianie dziura jest. Było na filmiku. Nagrałem, sam nagram. A byłem raz u jego, to drzwiczki, tam gdzie się rozpala, w piecu kuchennym, wypadali. Ja mówię: Jarek, ja ci przyjdę zrobić, bo naprawić. Nie chciał, żeby ja. Bo wiedział, że jak ja wezmę się do roboty, to ja wstawię na elegancko drzwiczki zrobię. Że naprawdę będą drzwiczki wstawione. I on też chciał mnie zaprosić do siebie, ale nie wiem, dlaczego nie zaprasza, bo boi się, żeby ja też u jego nie wywąchał. Też, żeby nie nagrał i nie robił zdjęć aparatem fotograficznym. Bo też można na jego coś zrobić i podać wszędzie. I szanowne państwo, kochani moi, te, co on nagrywał, co on